Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Najemnik zaś, gdy zobaczy wilka, ucieka. Nie ma większej miłości nad tą, niż oddać życie za swoich przyjaciół. To jest cytat z Ewangelii Jana, 15 rozdział, wiersz 13. Nie ma większej miłości nad to, niż oddać życie za swoich przyjaciół. Gdy jesteśmy w kościele i słyszymy słowo pasterz, najczęściej przychodzi nam do głowy relacja między wiernymi świeckimi a duchownymi pasterzami, między nami a proboszczem, biskupem czy papieżem. Myślimy o nich jako o naszych pasterzach. I tak po części jest, bo duchowni, ludzie święceni kontynuują misję dobrego pasterza. Dzisiaj jednak chciałbym, abyśmy popatrzyli na innych pasterzy i inne owce w naszym życiu. Bo każdy i każda z nas czasami jest owcą, a czasami pasterzem. To zależy od relacji, w jakich się znajdujemy. Bycie pasterzem, bycie owcą w każdej opcji oznacza dawać swoje życie za tego, kogo miłujesz. Jak wiecie z naszego biuletynu, teraz jesteśmy w środku sezonu ślubów. Co tydzień w kościele mamy co najmniej jeden albo dwa śluby. Ludzie żenią się, jakby to był koniec świata, niedługo nadchodził. Wczoraj miałem dwa śluby, jeden w parku, drugi tutaj w kościele. Tak patrz na tych młodych ludzi, myślę, co oni robią. Nie mają pojęcia, w co się pakują. Bo bardzo szybko po ślubie ludzie zdają sobie sprawę z tego, że małżeństwo, że relacja małżeńska to tak naprawdę oddawanie życia swojego codziennie powoli. Gdy ślubujesz komuś, by być z nim czy z nią na resztę życia, to składasz swoje życie u jej czy u jego stóp. Bycie w związku małżeńskim to bycie i pasterzem, i owcą. To znaczy, że dla tego człowieka jesteś zdolny, jesteś zdolna oddać wszystko. Również nasze relacje z rodzicami czy z dziećmi są takimi relacjami pasterza i owcy. Która matka nie zrobiłaby wszystkiego dla swojego dziecka? Który ojciec nie zrobiłby czegokolwiek, by ochronić swoje dziecko. Wtedy, gdy jesteśmy dać wszystko dla tych, których kochamy, wtedy, kiedy jesteśmy gotowi dać swoje życie dla tych, których kochamy, wtedy stajemy się dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swoje życie za owce. W naszych relacjach małżeńskich, przyjacielskich, między dziećmi a rodzicami i vice versa, wiele razy jesteśmy dobrymi pasterzami, bo dla tych, których kochamy, jesteśmy gotowi uczynić wszystko. Nie ma czegoś, czego byśmy nie zrobili dla naszego dziecka, dla naszej żony czy dla naszego męża. Takie relacje pasterza są bardzo ważne między ludźmi. One uczą nas tego, na kim tak naprawdę nam zależy. Kto się w naszym życiu liczy. Z mojej osobistej perspektywy chcę również podziękować wam, kochani parafianie, za to, że jesteście nie tylko moimi owieczkami, ale bardzo często również pasterzami dla mnie. Bo relacja między proboszczem a parafianami to nie tylko jest relacja jednostronna w jednym kierunku. Ksiądz to pasterz, ludzie to owieczki. Czasami to jest do góry nogami i tak powinno być. Czasami ksiądz potrzebuje waszej miłości, waszej przyjaźni, waszego
Waszej mądrości, Waszej rady. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy błogosławieni przez naszych pasterzy. Pomyślcie o swoich przyjaciołach, o swoich dzieciach, o swoich rodzicach, o swoich małżonkach czy żonach. Pomyślcie o tych wszystkich, dla których gotowi jesteście zrobić wszystko. Podziękujcie Bogu za to, że macie kogoś takiego w waszym życiu, że ktoś się znalazł, dla kogo jesteś gotowy, jesteś gotowa oddać swoje życie. Nie każdy ma taki przywilej. Nie każdy ma takie szczęście, by być pasterzem dla kogoś. My, którzy mamy dobrych przyjaciół, którzy mamy pięknych, kochanych małżonków, małżonki, może nawet dobrego proboszcza tu i ówdzie, jesteśmy uprzywilejowani, że możemy być w takich relacjach przyjaźni, że możemy być w takich relacjach pasterza czasami, a czasami owieczki. Pamiętam 5 lat temu, gdy nasza parafia przechodziła przez taką burzę historyczną, kiedy nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko skończy. W 2010 roku biskup zaoferował nam propozycję kompromisu. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Biskup Herman powiedział wtedy, że zostawi tą parafię w spokoju, nawet pozwoli wam mieć waszą radę dyrektorów, którą oczywiście on musi zaaprobować za każdym razem, pod jednym warunkiem. Tym warunkiem było to, żebyście pozbyli się księdza Bożka. Była taka oferta w 2010 roku i wtedy w sierpniu było głosowanie nad tą ofertą kompromisu. Patrząc z perspektywy 5 lat, zdaję sobie dzisiaj sprawę z tego, że moje życie tak naprawdę wtedy wisiało na włosku. Że moje życie było w waszych rękach. I dzisiaj chcę wam podziękować za to, że tak jak dobry pasterz zaopiekowaliście się mną. Tak jak dobry pasterz, nie tylko jesteście owieczkami w ławkach, ale również pasterzami. Za to, że daliście swoje życie za przyjaźń ze mną. Tak to jest w naszym życiu. Czasami jestem owieczką, czasami jestem pasterzem. Bycie pasterzem, bycie w relacji przyjaźni, w relacji miłości nie jest tanie. To kosztuje. To kosztuje nasze życie. Ale jak powiedział jeden poeta kiedyś, lepiej spalać się szybko dużym płomieniem, niż powoli tlić się, nie mając sensu w naszym życiu. Lepiej spalać się szybko z pięknym dużym płomieniem, niż tlić się powoli bez sensu w naszym życiu. Amen.